Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Elsie, a to sytuacja patowa, w jakiej zakończyliśmy rozgrywkę. Ja ambitnie próbuję przepchnąć, ale chyba nie dam rady tak zrobić. Chyba nie dam rady tak zrobić, więc muszę kulturalnie jednak wypiąć maszynę i podczepić tamtą i nią wyjechać. Inaczej chyba nie da rady. Za chwileczkę do nas dołączy Camp Damian. Jak do nas dołączy Camp Damian, to będzie dodatkowa osoba do pomocy. Maszyną jedziemy w pole. A ja lecę zbierać dalej słomę. Najgorsze jest to, że wszystko jest zrobione. To jest najgorzej ever. Wszyscy się zagrowali na mnie, z jednej strony jest to duży plus, z drugiej strony jest to duży minus. Bo fajnie, że mamy plony, nie mamy ludzi do zbierania. Dobra. No, dawaj, na odczepa, dawaj. Zaraz zobaczymy kontrakty. Czy mamy jakiś kontrakt? Kultywowanie, nawożenie, kultywowanie. Dobra. I to będzie pole 72. Dobra. W międzyczasie załatwiłam kontrakt na kultywowanie. A ja weryfikuję pliki. Dobra. Ja muszę zobaczyć, gdzie jest pole 72, bo widzę 73, ale nie widzę 72. Widzę 60. O matko. Co, nawet nie zdajesz sprawy, jakie wielkie jest pole 72. Znalazło mnie. To jest to jedno z tych większych pól. I tylko za to tysiaka te 1500 dają. Tam 1300. 72 jest wielkości 95. Mniej więcej. A nie, to nie tu. Aha. Dobra, to przynajmniej o drzewo się nie zahaczę. To nawet dobrze. Zaraz się pracownik o coś zablokuje, znając moje szczęście. Byliśmy później, co?
Dobra, zwolnię cię, bo ty sobie nie radzisz, człowieku. Ja muszę przejechać obok tego drzewa przecież. No nie no, muszę przejechać pierwszą partię, bo mi nie ogarnie ten pracownik tego. Bo to jest ten, przy drzewach, nie? I on już mi kombinuje, jak to ominąć. No. Teraz mogę, a spokojnie. Nie działa. Tutaj. Weź popsuj, to jest tutaj już, nie działa. Dobra. I słomę muszę zebrać jak najszybciej. To w ogóle nie będziemy teraz czasu przyspieszać. Teraz niech leci tak wolno, jak leci. Spróbujemy zebrać to pole. Na tej jedyneczce. Fajnie by było, jakby te pola rosły w różnym czasie, bo przez to, że one rosną tak w jednym czasie, to jest taka lipa trochę. Tata. No i niedługo będzie trzeba kupić strych. Nie działa, zepsute. Krystek, proszę cię. No to... To wytłumacz mu. Proszę cię. Krystek. No. No niestety, dzisiaj dzień dziecka, Grzesio dostał zabawkę w postaci samochodzika, autka na pilota, no i niestety rzucał nim i pilot przestał działać. No jak się domyślacie, czym to się kończy, no nie wytłumaczysz dziecku, że coś nie działa, bo nie działa, bo popsuł. No i niestety. Problem techniczny. Fajnie. Co jest? Farming mi się nie uruchamia. Widzisz, a ty martwiłeś się o ten. O to, że nie będzie ci Discord działał. A dzisiaj Discord ci działa rewelacyjnie. No coś za coś. Restart jego. Dobra, czekam. A my dalej zbieramy słomę. Słoma. Powoli zastanawiam się, czy się nie zacząć przygotowywać pod jakąś hodowlę zwierząt. Bo na razie nie wiem jeszcze jaką, ale na razie nie stać mnie.
Na razie musiałabym poczytać, co jedzą poszczególne zwierzaki. Chociaż już mnie kusi, żeby coś tam brać, no tylko, że na razie nie mamy kredytu spłaconego, więc najpierw musimy ten kredyt nieszczęsny spłacić. Dobra, weźmiemy, odłożymy bizona na razie. Damy go pracownikowi, żeby robił pole, jakieś mniejsze, bo z mniejszym polem pracownik sobie poradzi. No i niech pracownik no robi, no. Co więcej powiedzieć mam. Na razie nie mamy za dużo do roboty tutaj. Poza zbieraniem słomy w sumie i siana, znaczy tego jęczmienia. Traktor zaraz tutaj przetransportuje, ale usyfiony kombajn. Dobra, my dalej czekamy na kamp Damiana, liczymy na to, że uda mu się tam ogarnąć, co on tam robił. Niestety kamp Damian ma dzisiaj jakieś problemy techniczne. Tu mieliśmy chyba soję. Włącz tempomat, tutaj nie ma pokłosu na soi, dobra. Okej. Nieźle mu idzie. Szybko będzie ta kultywacja. Tak się zastanawiam nad tym, czy też puścić tutaj pracownika, czy nie. Póki nie mamy kamp Damiana. Albo teraz wyślę kamp Damiana z wożeniem słomy, jak przyjdzie do nas. Bo on woli ten drugi kombajn, a ja wtedy będę obsługiwała jeszcze pracownika przy okazji, jak on będzie pełen, to będę go zwalniać, będę wskakiwać w kombajn i będę zbierać pokłos.
Coś mi się... zbugowało wizualnie. Jakaś mi się tu plamka zrobiła. Tak jakbym miała pokłos słomy. No ale nie chcę przyspieszać tego czasu, no, nie chcę go przyspieszać, więc no, będziemy pracować na najwyższych obrotach w takiej sytuacji. Póki mamy teraz ten pokłos słomy, no trzeba to trochę ogarnąć. Zaraz będzie jedno pole do zebrania całkowicie. W sumie ja chyba się przesiądę z tego. Nie będzie mi to potrzebne. Na razie zrezygnujemy z traktoru. Dobra, w połowie wykonał za nas już robotę. Zobaczcie, jak to idzie szybko. Dobra. My w międzyczasie tutaj ruszymy. Panowie tutaj dookoła jechali, więc trochę mi tutaj, że tak powiem, nabruździli. No ja rozumiem, że im było wygodnie, ale później zbierać tą słomę tak dookoła to nie do końca jest tak wygodnie. No ale cóż, no. Nie naprawimy tego w żaden sposób już. To mamy jakąś maszynę w ogóle? Nie. On tam kultywuje, ja z daleka widzę kultywator tam nasz, pracujący, działający. Spoko. Damianowi długo idzie odpalanie tego komputera, nie wiem co się dzieje, czyżby nie udało mu się połączyć z grą. Zobaczymy, czy do nas dołączy. A my próbujemy zaoszczędzić na nasz kredyt, który w tej chwili wynosi 140 tysięcy, czyli nie tak mało. No ale już bym chciała go spłacić i mieć z głowy, żeby nie było tak, że odsetki będą mi przychodziły nie wiadomo jakie. No i chcę skorzystać z tego, że ta słoma jest teraz taka na czasie do sprzedaży. No i co? Kosimy. W normalnej sytuacji bym sobie jakieś włączyła country radio. Ale nie mogę sobie włączyć, bo mi YouTube zablokuje film i se nie obejrzycie go. No niestety. Dobrze jest. Dobra, zostawiamy kubkę za sobą. Pomocnik C jest w 80% pełen. Zaraz go tam znadzorujemy. Jak będzie w 100% pełen, to do niego pójdziemy. Ja też jestem w 80%.
No to ja szybciej się zapełniłam niż... nie. No, szybciej się zapełniłam niż on. Nie, on wolniej. No, on wolniej, czyli ja szybciej, okej. Okay. Dobra. Pomocnik C ma pełen zbiornik. Zwalniamy cię. Bizon pod tym względem jest ułomny. Udało się. Like a boss, yeah. Teraz powinnam tak spaść, epicko. Dobra. Czy Leo byłbyś skłonny przyjść mi pomóc? Szalona jestem. Jestem szalona, ilu ja pracowników zatrudniam. Ty nie chcesz wiedzieć, co on z tym robił. Okej, 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 dobra. Jesteśmy w domu. Dobra, słuchajcie. Powiem wam, że mimo tego, ile czasu to wszystko zajęło, w sumie to why not? W sumie chwilowo. No trudno, no. Zatrudnimy pracownika, jak nie mamy ludzi do roboty, no. Trudno. Niech już coś robią.
Niech już coś robią, niech już robią. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. W sumie ja w tym czasie też mogę coś robić, nie? Teraz mam chyba 4 pracowników na utrzymaniu. No zobaczymy, czy mi się to opłaci. No ale z drugiej strony mam czas przyspieszony na 1, czyli oni nie powinni sobie jakoś tak super ekstra liczyć za te godziny. Czy ono podniesiony, ten badziew? Nie, dobra, jedzie z tym. Nie, co on robi? Aha. Okej. Mam nadzieję, że zaraz się podłączy. Pracownik F zakończył robotę, czyli który? Powiedzmy, że zakończył robotę. No i dobra, i teraz już wiem, że ja muszę ściąć to drzewo. Jemu było żal, żeby wziąć to za darmo, Krystek. Dobra, słuchajcie, to było pominięcie straszne. Ja już próbuję to chwycić jeszcze. Dobra. Udało się chwycić. Jest! Wjechałam za pierwszym razem. Dobra. Słuchajcie, lecimy dalej, póki nic nie pada. Bo jak zacznie padać, to będziemy mieli lipę. Niby nic ten, ale taka chmurka jest na niebie, zaznaczona. Ała. No dobra, wiem, że masz w 80% pełen bak. Dobra, ciebie zwalniamy. O, idealnie, jeszcze jesteśmy od tej strony, to w ogóle bajka. Słuchajcie, pracownik nam zaraz tu zasieje całe pole. Bardzo bym nie chciała przyspieszać czasu, naprawdę bardzo bym nie chciała przyspieszać czasu. Póki, mówię, mamy ten pokłos słomy. A ja, kochani, z wami się żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że uda nam się zciąć kolejne pola, tak żeby nie być na tym stratnym. Trzymajcie się.